witam wszystkich. No, dzisiaj kontynuujemy zadania z ruchu obrotowego, więc temat lekcji jest tu podany na górze. Ruch obrotowy, rozwiązywanie zadań. I przystąpmy od razu do rzeczy. Zadanie pierwsze. Przeczytam treść. Mam go tu dość niewyraźnie piszę, więc przyda się to pewnie. Na końcu liny nawiniętej na wał kolbowy o masie M równa się 100 kg, to pokażę, o, znajduje się wiadro o masie M równa się 50 kg. Tu zmieniłem wartość, żeby te wielkości, które trzeba obliczyć, żeby wychodziły łatwo spod pierwiastka i w ogóle łatwo się obliczały. O masie M równa się 50 kg. Oblicz przyspieszenie wiadra i prędkość, z jaką uderzy o ziemię znajdującą się o H równa się, no tu dopiszmy 10 metrów niżej. Potraktuj wał kolbowy jako jednorodny walec i pomiń masę liny. Czyli jeszcze raz, na końcu liny nawiniętej na wał kolbowy o masie M 100 kg, duże M, znajduje się wiadro o masie M małe 50 kg. Oblicz przyspieszenie wiadra i prędkość, z jaką wiadro uderza o ziemię znajdującą się o H równa się 10 metrów niżej. Potraktuj wał kolbowy jako jednorodny walec i pomiń masę liny. No i tu rysunek nam wszystko powie. To jest ten wał kolbowy. To znaczy, można pomyśleć, że mamy do czynienia ze studnią. I teraz dawniej przy studni był właśnie wał kolbowy. Na ten wał była nawinięta lina albo łańcuch. I na końcu tej liny był wiadro, które się kolbą opuszczało do studni i potem się tą kolbą podnosiło. A my mamy po prostu ten wał kolbowy, tu jest oś obrotu. Traktujemy właśnie ten wał kolbowy jako jednorodny walec, czyli moment bezwładności będzie mr kwadrat przez wadę. Tu trzeba bardzo uważać, jakie m piszemy. Ponieważ mamy masę wiadra i masę tego wału kolbowego, no to literką małe m oznaczyliśmy masę wiadra, a literką duże m masę tego wału kolbowego. Więc tu będzie nie małe m, tylko duże m r kwadrat przez 2. No i oś obrotu przechodzi przez środek masy, dlatego tu mamy i 0. No ciężar tego wiadra to będzie m razy g, q to jest m razy g. I teraz właśnie trzeba narysować wszystkie siły i określić ich wzajemne długości. Więc zaczynamy rysować zawsze od siły, która decyduje o ruchu całego układu i tą siłą jest ciężar tego wiadra. Ta jest siła, ta siła. Więc w miarę długi ten wektor rysuję, bo wszystkie inne będą od tego, wszystkie inne siły będą przedstawiane wektorem krótszym od ciężaru. No i teraz pod wpływem tego ciężaru to wiadro chciałoby do dołu poruszać się do dołu i przyspieszać. No, ale tu jest linka, która łączy to wiadro z tym naszym wałem kolbowym, więc to wiadro ciągnie za sobą, czy działa siłą, tą siłą N2, na ten wał kolbowy w tym miejscu. Zakładamy, że ta linka nie ślizga się po tym wale kolbowym. Ale jeżeli A działa na B, to B działa na A, czyli jeżeli wiadro działa na wał, to wał działa na wiadro i zgodnie z trzecią zasadą dynamiki i te dwie siły różnią się tylko czym zwrotem. Czyli siła N1 i N2 są równe co do wartości, mają taki sam kierunek, tylko przeciwny zwrot. Czyli ponieważ te wartości są identyczne, to żebyśmy nie mnożyli w równaniach, tam gdzie będą same wartości tych sił zbędnych niewiadomych, to zapiszemy zamiast N1 i N2, czyli zamiast wartości tych dwóch sił napiszemy po prostu N. No i musimy zapisać równanie, które pozwoli nam obliczyć przyspieszenie tego układu, znaczy przyspieszenie tego wiadra. Ale zauważmy, że wartość przyspieszenia tego wiadra będzie taka sama jak wartość przyspieszenia punktów poruszających się na obwodzie tego naszego walca. Tak? Czyli
Czyli ten walec będzie się obracał w taki sposób, że przyspieszenie tego punktu na przykład będzie takie samo jak przyspieszenie tego wiadra. Czyli jak będziemy opisywać teraz ruch ten obrotowy tego wału korbowego, to użyjemy tego samego symbolu A, małe a, co w opisywaniu ruchu tego wiadra. No i teraz właśnie musimy napisać równanie opisujące ruch tych obu ciał, czyli drugą zasadę dynamiki dla ruchu postępowego, to w przypadku wiadra będzie, bo tylko ono porusza się ruchem postępowym, i drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego, dla tego wału korbowego. No i już nie pisałem tych wzorów podstawowych, ale przypomnijmy sobie, druga zasada dynamiki dla ruchu postępowego to było, że siła wypadkowa równa się m razy a. I właśnie to, co jest tu na górze, to jest ta siła wypadkowa. Ale właśnie, ale wcześniej musimy wiedzieć, które siły, jakie są względne długości tych wektorów sił. Więc dlaczego narysowałem tą siłę N1 krótszą od Q? Więc zawsze najpierw przewidujemy, w którą stronę to ciało będzie się poruszało, więc wiadomo, że jak puścimy w tej pozycji to wiadro, to zacznie poruszać się do dołu, czy prędkość będzie do dołu. No i to wiadro, no, jak puścimy, to ono spoczywało i zaczyna się poruszać, czyli przyspiesza, i będzie to ruch prostoliniowy, jednostajnie przyspieszony. A w tym ruchu przyspieszenie, wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, więc wektor A jest zgodny z V. No, a znowu z drugiej zasady dynamiki w postaci wektorowej wiemy, że przyspieszenie ciała i siła wypadkowa działająca na ciało są tak samo skierowane. No, siła wypadkowa to jest suma wszystkich sił działających na to ciało, czyli suma tych dwóch sił w tym przypadku. No to wypadkowa tych dwóch sił musi być skierowana zgodnie z przyspieszeniem, a więc dłuższy musi być wektor Q. No i teraz no, te dwie siły są tak samo długie, bo już mówiłem wcześniej, że wynika to z trzeciej zasady dynamiki, czyli ta siła dłuższa od tej, czy ten wektor dłuższy od tego, ten tak samo długi jak i ten. No i teraz właśnie już wstawiając tu do drugiej zasady dynamiki dla ruchu postępowego właśnie tu siłę, wartość siły wypadkowej działającej na nasze wiadro odejmujemy od wartości siły Q, wartość siły N2, ponieważ te siły sobie przeszkadzają, ale przeważyła siła Q, bo wiemy to ze względu na zwrot przyspieszenia. No i już nie piszemy N1, ponieważ tu zapisaliśmy, że wartości tych sił N1, 2 są równe i oznaczyliśmy wartość tych sił jako N. Czyli to będzie Q minus N, no równa się masa tego ciała, czy M małe w tym przypadku, razy przyspieszenie. Teraz w przypadku tego wału korbowego mamy do czynienia tylko z ruchem obrotowym, no więc na pewno będzie coraz szybciej obracał się ten wał. Więc zapisujemy drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego, czyli to przyspieszenie kątowe to jest moment sił działających przez moment bezładności. Tu jedyną siłą działającą jest ta siła N2. Ona jest prostopadła do promienia i wtedy, jak już mówiliśmy, najprościej jest obliczać moment siły, bo się mnoży wartość promienia razy n, bo kąt między r i n jest równy 90 stopni, a w definicji wartości momentu siły występuje sinus tego kąta. Sinus 90 jest równy 1, czyli dlatego pomijamy ten sinus. Znaczy nie pomijamy, on jest po prostu równy 1. No 1 razy cokolwiek to jest to cokolwiek. No i teraz jeszcze dla ruchu tego obrotowego przyspieszenie kątowe tego naszego walca, czyli tego wału korbowego, jest powiązane z przyspieszeniem punktów na obwodzie tego walca. Takim wzorem, gdzie na razie to A oznacza przyspieszenie, to byśmy powiedzieli liniowe, ale no przyspieszenie to zwykłe tych punktów na obwodzie tego walca.
ale widzimy, ponieważ ta linka się nie ślizga po naszym walcu, to prędkość tego punktu w ruchu obrotowym jest taka sama jak prędkość tego wiadra w ruchu postępowym. W każdym momencie, a więc również przyspieszenie tego punktu jest takie samo jak przyspieszenie tego wiadra, więc to A, które tu napisaliśmy, które dotyczy na razie ruchu tego obrotowego, jest tym takim samym, ma taką, to jest taka sama wartość jak to przyspieszenie dotyczące tego naszego wiadra. No i teraz właściwie cała reszta, że już cała ta część fizyczna się zakończyła, bo ułożyliśmy równania, wiemy, że zamiast Q podstawimy mg, zamiast I0 moment bezwładności jednorodnego walca, to pamiętamy, że to masa tego walca to jest m duże, nie małe. No i trzeba z tego układu równań, tych trzech równań, obliczyć A. No to naszymi niewiadomymi, znaczy mamy trzy równania i tak naprawdę mamy tu trzy niewiadome. Właśnie to A, które szukamy, ale również jeszcze przyspieszenie kątowe i ta siła N. Dostajemy się pozbyć zbędnych niewiadomych, więc najpierw pozbędziemy się tego A, czyli schemat będzie taki. Zamiast przyspieszenia kątowego w tym miejscu wstawimy ten wzór, a przez to wstawimy tu. Z tego równania obliczymy N, oczywiście wzorem wyrazimy i to N wstawimy do tego wzoru i po tych podstawieniach, które tu również mamy, w tym wzorze jedyną niewiadomą będzie nasze A. Znaczy, jeszcze ktoś powie, że będzie to R również się pojawi, jest tu R, ale to R ulegnie później skróceniu. Okaże się, że w wyniku końcowym w ogóle tego R nie będzie. Ale na razie ktoś by mógł pomyśleć, że to R też jest niewiadomo, ale jeżeli nie zostaje taka wielkość podana, wydaje się, że ją potrzebujemy, to znaczy, że oczekujemy, że ona ulegnie skróceniu. A ja Wam nie podawałem tego R, a to zadanie na pewno da się rozwiązać, więc podejrzewamy, że to R ulegnie skróceniu. No i dalej to już właśnie technika rozwiązywania, więc podstawiliśmy to tu już mamy napisane, przekształcamy wzór, obliczamy z niego N, tą siłę N, to jest przekształcenie, I0 do góry i R idzie do dołu. W miejsce momentu bezwładności wstawiamy to mr kwadrat przez 2. R kwadrat, jak przewidywaliśmy, się skróci i otrzymujemy wzór na N i to N wstawiamy teraz w to miejsce. No to jest moment, gdzie tu mam wstawione? Tu wstawione. Więc aha, nie, to jeszcze przekształcenie jest, tak? Więc to N obliczyliśmy i teraz to N wstawiamy w tu, czyli w to miejsce, ale od razu zamiast Q wstawiłem MG, zamiast N to wyrażenie i tu zostało MA. Widzimy, że nasza niewiadoma, czyli A, występuje dwukrotnie, na szczęście w tej samej pierwszej potędze, więc przenosimy wyrazy zawierające niewiadomą na prawą stronę, więc to ten wyraz drugi na prawą stronę przeniosłem tu. Wyłączamy A przed nawias, no i samo A obliczamy, czyli dzielimy przez ten nawias obie strony, czy ten nawias przechodzi pod to MG, czy A równa się MG przez M plus M przez 2, ale jak nie chcielibyśmy mieć piętrowych ułamków, to sprowadzamy teraz to, co jest tu w mianowniku, do wspólnego mianownika, czyli tym mianownikiem byłoby 2, więc tu musielibyśmy napisać 2m, ta dwójka z mianownika przejdzie do licznika, bo dzielimy przez ułamek, czy mnożymy przez odwrotność i zostaje nam w tej formie przyspieszenie. No i wstawiamy dane liczbowe, tu dane wypisaliśmy, m 100 kg, to m małe 50 kg, h no nie jest w razie potrzebne chwilowo, i G w przybliżeniu 10 metrów na sekundę do kwadratu. No jak właśnie poprawiłem to M po to, żeby ten wynik tu wyszedł całkowity. Więc jak obliczymy, to będzie nam 5 metrów na sekundę do kwadratu. No i druga część zadania. Obliczyć tu to wiadro
podstawa wiadra znajduje się na wysokości H nad podłożem i pytamy się, z jaką prędkością właśnie to wiadro uderzy o podłoże. No i tu na dwa sposoby to zrobimy. Najpierw obliczymy tą prędkość końcową zasad zachowania energii mechanicznej. To już mam na drugiej stronie, ale jeszcze, ponieważ tu odłożę zaraz tą całą kartkę, więc jeszcze raz to pokażę wszystko. Nie wiem, czy wszystko było widoczne. Żeby można było to później przepisać. No, tylko się jeszcze czegoś tu napiję. To już późno w nocy u mnie. No to idziemy dalej. No i teraz właśnie próbujemy obliczyć prędkość końcową zasady zachowania energii mechanicznej. Muszę mieć blisko to ten rysunek. Więc na początku ten wał korbowy się nie porusza, czyli nie ma energii kinetycznej ruchu obrotowego. I również to wiadro ma prędkość równą 0, więc nie ma energii kinetycznej ruchu postępowego. Ale to wiadro ma energię potencjalną. To od nas zależy, gdzie jest poziom zerowy energii potencjalnej. Ten przybliżony wzór, który stosujemy, gdy ciała są blisko Ziemi, czy MGH, to H to jest współrzędne położenie na osi pionowej skierowanej do góry, osi wysokości, a to, gdzie jest na tej osi 0, zależy od nas. Dla własnej wygody wybierzemy, tak żeby nie było ujemnych współrzędnych wysokości, wybierzemy, że na tym poziomie Ziemi to H jest równe 0, więc jakbyśmy tą oś do góry skierowali, oś wysokości, to współrzędna, znaczy zmiana tego wysokości środka masy w trakcie obniżenia byłaby równa właśnie H. W takim razie na początku, przy założeniu, że poziom zerowy energii potencjalnej jest właśnie, dokładnie mówiąc, to na poziomie gdybyśmy dokładnie to omawiali, a staramy się tak robić, to H, właśnie czym jest to H w tym wzorze na energię potencjalną? Już wcześniej mówiłem, że to jest wysokość współrzędna położenia środka masy, więc jakby to ten dół wiadra uderzył o podłoże, to ten środek masy znajdowałby się gdzieś na tej wysokości. Właściwie my tak naprawdę wybieramy gdzieś w tym miejscu poziom zerowy energii potencjalnej, ale ten środek masy przesunie się właśnie o H, tak? Czyli jak podstawa tego wiadra dotknie do podłoża, to ona się przesunie o H i również o wartość H przesunie się środek masy, tak? Czyli właściwie poziom zerowy tej energii potencjalnej to dobrze było przyjąć w położeniu właśnie środka masy, gdy podstawa wiadra dotyka do podłoża. No ale to akurat nie zmieni nic tu w tym wzorze naszym. Nawet jakbyśmy tego nie zauważyli. Więc na początku mamy tylko energię potencjalną tego naszego wiadra, a na końcu, znaczy tuż przed uderzeniem, to wiadro ma energię kinetyczną mv kwadrat przez 2, m małe v kwadrat przez 2, a ten walec ma energię kinetyczną ruchu obrotowego. W takim razie na końcu mamy energię kinetyczną ruchu, znaczy nie mamy energii potencjalnej, ponieważ wtedy środek masy znajduje się na poziomie zerowym, czyli mgh będzie równe 0. Aby będziemy mieli energię, znaczy to ten nasze wiadro będzie miało energię kinetyczną ruchu postępowego, a nasz walec będzie miał energię kinetyczną ruchu obrotowego. I wzory są podobne, tylko tu w tym wzorze zamiast masy jest miarę bezwładności ruchu obrotowego, czy moment bezwładności, i zamiast prędkości tej zwykłej, jak mówię, liniowej, jest prędkość kątowa. No i pamiętamy, w ruchu po okręgu związek między prędkością
liniową i prędkością kątową, to jest V, to jest omega razy R, i tą omega obliczamy, bo chcemy mieć tą prędkość obliczyć, tą liniową, więc musimy pozbyć się prędkości kątowej, więc obliczamy ją z tego wzoru, to jest V przez R, wstawiamy w to miejsce, wstawiamy wartość momentu bezwładności i tu R kwadrat się znowu skraca. Będzie mv kwadrat przez 2 i jeszcze przez 2, czy razy 1 druga, czy będzie już przez 4, czy mv kwadrat przez 4. Sprowadzamy do wspólnego mianownika te dwa wyrażenia, więc jak tu chcemy mieć czwórkę, czyli przez 2 mnożymy ten mianownik, to tu dwójka jeszcze przy m się pojawia. No i przekształcamy v kwadrat, wyłączamy przed nawias, czy przed nawias, to będzie przed nawias, w nawiasie będzie 2m małe plus m i mnożymy przez czwórkę od razu, czy przez czwórkę pomnożyłem tu i wyłączyłem v kwadrat. No i samo v kwadrat to byłoby to 4mgh przez ten nawias i potem pierwiastek bierzemy. I dzięki tym dobranym w miarę dobrze wartościom, jak tu wstawimy te wartości za masę, przyspieszenie ziemskie, wysokość i tą masę tego naszego wału kołbowego, to wychodzi prosta liczba pod pierwiastkiem, idzie to 100 metrów do kwadratu przez sekundę do kwadratu i wychodzi z tego 10 metrów na sekundę. No właśnie, to jest jedna z metod. A teraz druga, bo taka tradycyjna, z wykorzystaniem wzorów opisujących ruch jednostajnie przyspieszony. Więc to nawet zapisałem. Prędkość końcową można również obliczyć, korzystając ze wzorów opisujących ruch jednostajnie przyspieszony. I ja zawsze staram się, żeby jakiś przy rozwiązywaniu zadań, tam gdzie to jest możliwe, żeby jakiś schemat postępowania, żebyście mieli. Uważam, że to jest pomocne i pozwala zadania średnio trudne rozwiązywać prawie że mechanicznie. Ułatwia to bardzo właśnie rozwiązywanie zadań, więc co, odpiszemy, już wcześniej z analiz naszej wynikało, że będzie to wiadro poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym, więc piszemy te dwa wzory, które pozwalają wszystkie zadania obliczyć z ruchu jednostajnie przyspieszonego. I musimy dostosować teraz te dwa wzory do naszych oznaczeń. U nas prędkość początkowa była równa 0, więc nie ma sensu oznaczać tą prędkość końcową indeksem, skoro tylko jedna będzie, więc Vk to będzie V i nasza droga przebyta przez to nasze wiadro to będzie nasze H. No i jak dokonamy takich podstawień, no Vp0, więc zniknie nam ten wyraz, to jest też nam zniknie, to będzie 0, to będzie V, więc te dwa wzory i H oczywiście teraz S wstawiamy, te dwa wzory przyjmą taką postać. Pozbywamy się zbędnej niewiadomej, czyli czasu, przekształcamy ten wzór, obliczamy czas, to będzie delta T, to będzie V przez A, wstawiamy w to miejsce, podnosimy do kwadratu od razu, to będzie V kwadrat przez A kwadrat, skraca się częściowo A, dzielimy przez 2, czy raz 1, druga, do mianownika dochodzi dwójka. No i łączymy początek z końcem. I z tego akurat mamy uliczyć prędkość, to V, no to mnożymy przez 2A, będzie 2AH, równa się V kwadrat i samo V to będzie pierwiastek z tego. I wstawiamy teraz miejsce A, wzór na przyspieszenie, które znaleźliśmy na początku. O ten wzór, zamiast A wstawiamy ten wzór. Pokażę, żeby to było jedno i drugie, czyli tu wstawiliśmy ten wzór, tak? No i zmieniamy tylko formę, dwójkę do licznika, podnosimy będzie 4 i to H też do licznika i mamy wzór. No i trzeba by porównać ten wzór ze wzorem tym obliczoną inną metodą. I tu wyżej, ale nie wiem, czy będzie to widać, to może tak, żebyśmy jednocześnie mieli jedno i drugie, ale nie, no zawsze w drugą stronę. O, tu mamy wzór, który znaleźliśmy z zasad zachowania drogi mechanicznej, a tu wzór tą drugą metodą. Widzimy, że jest to taki sam wzór, więc nawet już tu nie podstawiam wartości liczbowych, bo musi być tyle samo, tak? No, widzimy, że niektóre wielkości w tych zadaniach z ruchu obrotowego możemy na kilka sposobów obliczyć. No to znaczy,
wyraźnie, czego jak będzie, ktoś będzie miał zaćmienie, jeśli chodzi o jeden sposób, to zawsze jest jakaś ta druga droga. No i to jest dobre w fizyce, że tych dróg czasami jest więcej niż jedna. I na razie, jeśli chodzi o to zadanie, to tyle. I planowałem jeszcze jedno, ale to drugie zadanie, znaczy ono pojawi się, zaraz podam częściową treść tego drugiego zadania, ale ponieważ będę starał się, żebyście jakąś tam pracę na lekcji wykonali następnej i to będzie dotyczyło tamtego zadania, to tylko częściowo to zadanie omówię. Więc zacznijmy teraz od tego zadania następnego, które może być wstępem do jakiejś pracy waszej. I zadanie drugie. Oblicz przyspieszenie układu ciał i prędkość, z jaką pierwszy ciężarek uderzy o ziemię. No i rysunek też mamy taki walec. Też traktujemy ten walec jako jednorodny walec, czyli moment bezładności będzie też m duże, r duże kwadrat przez 2. I mamy dwa ciężarki zawieszone. Tą linka jest nieważka, nieościągliwa i jeszcze co więcej zakładamy, że ta linka nie ślizga się po tym powierzchni tego walca, czyli jak ten ciężarek by się poruszał do dołu, to z taką samą prędkością poruszałyby się te punkty na obwodzie tego naszego walca. I zakładamy, że w tym przypadku, że M1 jest większe od M2, i gdybyśmy zostawili ten układ teraz, puścili teraz te dwa ciężarki, to ponieważ ten ciężarek ma większą masę od tego, to na pewno ten ciężarek zacząłby, ciężar tego ciężarka byłby większy od ciężaru tego drugiego ciężarka i przeważyłaby ta siła Q1 i spowodowała, że ten ciężarek by się do dołu poruszał, by coraz szybciej się poruszał i ten ciężarek do góry też coraz szybciej. No i teraz zadanie jest podobne do tego poprzedniego, tylko najważniejsze, żeby narysować wszystkie siły i dobrać ich długości, tak żeby było wiadomo, która siła ma taką samą wartość, które siły mają taką samą wartość, a które mają większą wartość. Szczególnie jest to ważne przy zapisywaniu drugiej zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ale również drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego. Więc ja tylko powiem o kilku problemach. Więc pierwsze, na pewno to Q1 jest, ten wektor Q1 jest dłuższy od Q2, no bo masa M, no wzór jest na Q1, M, na wartość ciężaru tego pierwszego ciężarka M1 razy G, a drugiego M2 razy G. Więc siła ta Q1 będzie większa od siły Q2. Potem tak, zaczynamy właśnie od, tak mówię, że jak rysujemy rysunek z siłami, to dobrze jest zacząć od siły, która decyduje o ruchu tego układu i tą siłą jest właśnie ciężar pierwszego klocka. Więc pod wpływem tego ciężaru zacznie się ten klocek do dołu poruszać, będzie ciągnął za sobą poprzez tą linkę, czy działał siłą na ten walec w tym miejscu, siłą skierowaną do dołu. Jak ciężarek ten działa na walec, to walec działa na ciężarek i te dwie siły to nie, są sobie równe co do wartości, różnią się tylko zwrotem. I teraz dalej. No więc z pewnością ta siła spowoduje obrót, coraz szybszy obrót tego walca, no ale ten ciężarek, ciężar tego ciężarka drugiego będzie skierowany do dołu i ten ciężarek będzie ciągnął, znaczy czyli poprzez tą linkę będzie działał siłą na ten nasz walec w tym kierunku. Czyli na ten walec będzie działał, no i oczywiście taką samą siłą, jaką ten ciężarek działa na ten walec w tym miejscu, tu do dołu, to taką samą siłą co do wartości działa ten walec na ten ciężarek do góry. Czy ta siła i ta siła, którą tu później narysujemy, ma takie same wartości. Ta siła i ta siła, którą tu później narysujemy, te siły mają takie same wartości. No tak, ale ten walec zacznie się coraz szybciej tak obracać. To znaczy, że z tych dwóch sił, tej siły i tej drugiej, musi przeważyć ta siła. Dokładnie mówiąc, moment tej siły. Moment siły to jest promień razy wartość tej siły.
a tu będzie promień, razy wartość tej siły. Musimy pamiętać, że moment siły jest wielkością wektorową i moment tej siły i moment tej siły, te momenty różnią się zwrotem. Byśmy wektorowo to zapisali. I teraz jak będziemy zapisywali w tej drugiej zasadzie dynamiki dla ruchu obrotowego, czy epsilon równa się, czy to przyspieszenie kątowe równa się moment, wypadkowy moment siły, wartość momentu, wypadkowego momentu siły to m przez, ale nie to m, tylko ten moment siły, m przez i0, to w tym przypadku ten moment, wypadkowy moment, wartość wypadkowego momentu siły będzie równa różnicy momentu tej siły i momentu tej siły, bo ta druga siła próbuje obracać w przeciwnym kierunku niż ten walec będzie się obracał. Czyli w tym wzorze na moment, wartość wypadkowego momentu siły w drugiej zasadzie dynamiki dla ruchu obrotowego będzie różnica momentu tej siły i momentu tej siły. No i teraz jest kwestia, jakimi symbolami oznaczyć te siły. No to zależy od, nikt nam tu tego nie narzuca. Ja już mam swój pewien sposób, zresztą już częściowo tam widzieliście z tymi siłami N, że jak mamy linkę, to najczęściej te siły działają, jaką ta linka działa na coś, to oznacza poprzez to N. Tu akurat było N1, N2, ale gdybym tu oznaczył tą siłę N1, a tą N2, no to byłby duży zamęt, bo dwójka by się kojarzyła z tym drugim klockiem, więc lepiej, żeby właśnie wielkości powiązane z tym drugim klockiem miały indeks 2, a wielkości powiązane z tym klockiem indeks 1. Dlatego więc tą siłę oznaczyłbym N1, a tą siłę też N1, ale z primem na przykład. Czy N1, a tu N1 prim, a tu byłoby wtedy N2, a tu N2 prim. I te dwie siły, czy N1 prim byłoby równe N2 prim, więc będziemy używali w zadaniu po prostu tej siły N1 byłoby równe N1 prim, byśmy używali po prostu tylko tej wartości N1, a N2 byłoby równe N2 prim i byśmy używali w równaniach tylko wartości tej N2, żeby nie mnożyć niewiadomy. Czyli zamiast N1 prim w równaniach będziemy pisać N1, a zamiast N2 prim będziemy pisali N2. No i gdybyśmy teraz rozwiązywali takie zadanie, no to co byśmy robili? Zapisalibyśmy, chcąc obliczyć przyspieszenie, no dobrze byłoby zawsze narysować obok tego, ja zwykle obok tych ciał rysuję kierunek wektora prędkości i kierunek wektora i zwrot, kierunek i zwrot wektora prędkości, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia. Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia. Więc ze względu na to, że masa ta M1 jest większa od masy M2, no to ciało się porusza do dołu i przyspiesza, więc wektor w ruchu przyspieszonym, prostoliniowym przyspieszonym, wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, więc wektor A będzie, właściwie A1 będzie skierowany do dołu, to będzie V1, a to będzie A1. A teraz w przypadku tego drugiego ciała będzie się poruszał do góry, więc V2 będzie do góry i będzie przyspieszał, no bo jak ten przyspiesza, to i ten przyspiesza, bo długość linki się nie zmienia. Więc przyspiesza, więc też wektor A2 będzie skierowany też do góry. I dlaczego ja piszę tu bym napisał A1, A2? No bo te wektory są przeciwnie skierowane. Więc nie są takie same wektory, ale wartości tych wektorów są równe. Więc gdzieś tam potem by dobrze zapisać, że V1 równa się V2, i A1, co do wartości, V1 równa się V2 i A1 równa się A2, co do wartości. I wtedy, skoro te wartości A1 i A2 są takie same, to będziemy pisali po prostu A, czy A1 równa się A2 i się równa po prostu A. No i to jest taki wstęp, no właśnie, czyli
I do czego nam jest potrzebny ten wektor przyspieszenia, który tu narysujemy? Bo jak tu dwie siły będziemy mieli, to Q1 i siłę N1, to trzeba wiedzieć, która z tych sił przeważyła. No, przeważają siły zgodne z przyspieszeniem. Czyli od wartości w sile wypadkowej działającej na ciało pierwsze, od wartości tej siły Q1 odejmiemy wartość siły N1. A w przypadku teraz, no właśnie, uwaga, teraz w przypadku tego drugiego ciała siła Q2 jest do dołu, a siła N2 jest do góry, ale przyspieszenie A2 jest do góry skierowane. Czy przeważyć musi siła, która? Siła to ta N2, czyli ta siła N2 musi być dłuższa od Q2. Więc trzeba tak dobrać te wektory, żeby tak Q1 dłuższy od N1, N1 tak samo długi jak N1', N1' dłuższy od N2', N2 tak samo długi jak N2' i Q2 krótszy od wektor Q2 krótszy od N2. Celowo nie rysuję na tym rysunku tych wektorów, ponieważ to może być Wasze zadanie. Trzeba po prostu wysłuchać to, co tu mówiłem. To praktycznie wszystko zostało powiedziane. No i potem zapiszecie, dzięki temu, że wiecie, która z tych dwóch sił przeważy, to zapiszecie drugą zasadę dynamiki dla ruchu postępowego tego naszego pierwszego klocka. Będzie, wiecie, co od czego odjąć. Od wartości większej siły odejmujemy wartość tej o mniejszej wartości. Tu tak samo, widzimy, od wartości tej siły większej odejmujemy wartość siły tej mniejszej. Potem w przypadku tego wypadkowego momentu siły w drugiej zasadzie dynamiki dla ruchu obrotowego odejmiecie od momentu siły tej siły odejmiecie moment tej drugiej siły. To jest R razy ta siła. Tu będzie R razy ta druga siła. I potem uzyskacie układ. Ponieważ ta linka się nie ślizga po naszym walcu, to przyspieszenie, powiem, że liniowe, tak, czy przyspieszenie punktów na obwodzie tego walca jest takie samo jak przyspieszenie tego naszego ciężarka, jak i tego ciężarka. Czyli to A, które będzie występowało w drugiej zasadzie dynamiki dla ruchu postępowego, tego ciężarka i tego ciężarka, będzie tym samym A, które występuje w tym związku między przyspieszeniem kątowym a tym zwykłym, to epsilon równa się A przez R. To będzie to samo A, które występuje w drugiej zasadzie dynamiki dla tych dwóch ciężarków. Znaczy jeszcze no mam pomysł, na czym będzie polegała wasza praca na tej lekcji następnej. Ale jeszcze namyślę się, może jeszcze będzie coś, może coś zmieni. Więc tu na pewno proszę przeanalizować to zadanie. Jak ktoś by potrafił rozwiązać to zadanie, no to z pewnością to pomoże. To nie będzie tak, żeby każdy nam to rozwiązać, ale jakieś polecenia będą do wykonania i jak ktoś by znał rozwiązanie, potrafił to zrobić, no to na pewno jest bliżej niż dalej w uzyskanie dobrej oceny. Jeżeli taka będzie. No to dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. No, witam wszystkich, jak zwykle. No dzisiaj chyba dwuczęściowa lekcja. Najpierw oczywiście musimy wrócić do zadania, które mieliście rozwiązywać. Więc tu macie przed sobą rysunek z tym zadaniem. No, jak ktoś by obcy się tu pojawił, to mogę tu treść pokazać jeszcze. Czyli dwa ciężarki o masie M1, M2 wiszące na nierozciągliwej, nieważkiej lince przerzuconej przez bloczek. Bloczek ma masę M, linka nie ślizga się po tym bloczku i założyliśmy, że masa tego pierwszego ciężarka jest większa od masy ciężarka drugiego, czyli jak zostawimy te ciężarki, to ten ciężar Q1 przeważy ciężar Q2 i ciężar pierwszy będzie przyspieszał do dołu, a ciężar drugi przyspieszał do góry.
Tu oczywiście oznaczyliśmy te niektóre siły, tak żeby było wygodnie, N1, N1 prim, N2, N2 prim. Wartości sił N1, N1 prim są równe, N2, N2 prim są równe. Przyspieszenia, wartości przyspieszeń obu tych ciężarków są takie same i są zgodne z prędkością, bo zarówno ten przyspiesza, jak i ten przyspiesza w ruchu prostoliniowym przyspieszonym. Przyspieszenie jest zgodne z prędkością. Ten też się porusza w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, więc przyspieszenie jest zgodne z prędkością. No i jeszcze przypominam, że jak znamy wektor przyspieszenia, to wiemy, że siła wypadkowa jest zgodna z przyspieszeniem, czyli siła wypadkowa działająca na pierwsze ciało musi być skierowana do dołu, czyli siła Q1 musi przeważyć siłę N1, a siła wypadkowa działająca na drugi ciężarek musi być skierowana do góry zgodnie z A, czyli siła N2 musi przeważyć siłę Q2. No i teraz już prosiłem, abyście, znaczy rysunek ja narysowałem, ale prosiłem, żebyście uzupełnili właśnie, wstawili do tych czterech równań, do drugiej zasady dynamiki dla ruchu postępowego dla pierwszego ciężarka, drugiego ciężarka i dla ruchu obrotowego dla naszego tego walca czy bloczka. Inaczej traktujemy ten bloczek jako jednorodny walec. Żebyście wstawili w miejsce tych sił, wartości sił wypadkowych, siły wyrażone przez te rzeczywiście działające siły i te momenty przez też działające siły N1' i N2'. Jeszcze równanie to ostatnie, ponieważ linka nie ślizga się po naszym bloczku, to przyspieszenie, to powiedzmy liniowe tych punktów na obwodzie tego naszego walca jest takie samo jak przyspieszenie tego ciężarka, jak i tego ciężarka również. I podałem nawet schemat rozwiązania. Te strzałeczki pokazywały, gdzie i co trzeba wstawić, z czego co obliczyć, czy z pierwszej, po wstawieniu tu i tu właściwych sił, z pierwszego wzoru obliczamy N1, z drugiego wzoru obliczamy N2, wstawiamy w miejsce, bo tu pojawią się te siły przy tych momentach, siły tej M1, N1 i N2. Znaczy już prim pominiemy, ponieważ wartości sił N1 prim i N1 są takie same, N2 prim i N2, N2 prim i N2 są też takie same, więc prim będziemy pomijać. Więc z tego równania obliczymy N1, z tego N2, wstawimy do tych momentów. Oczywiście jeszcze zamiast przyspieszenia kątowego wstawimy A przez R do tego równania. Również ten moment bezładności jednorodnego walca wstawimy w to miejsce. No i z tego równania obliczymy oczywiście jeszcze te ciężary wyrażane przez M1G i M2G. I z tego równania, które nam powstanie tu, obliczamy przyspieszenie. Taki schemat miał być podany. No i teraz ja już tu mam to rozwiązanie, więc go nałożę tak, żeby było wszystko widoczne. To tu tą drugą kartkę umieszczę tu obok, żeby było to wszystko jasne. Może tak będzie lepiej. O. I tak. No tak jak mówiłem, FW1 to jest Q1 minus N1. Znaczy od wartości ciężaru tego pierwszego ciężarka, wartość siły N1. Bo od sił zgodnych z przyspieszeniem odejmujemy. Jeżeli mamy siły działające w kierunku przyspieszenia tylko, to od sił działających zgodnie z przyspieszeniem, od ich wartości odejmujemy wartości sił przeciwnych do przyspieszenia. W przypadku FW2 to będzie no, ta siła, A2 jest do góry, więc siła N2 przeważyła siłę Q2, więc od wartości N2 odejmujemy Q2, N2 minus Q2. Teraz jeżeli chodzi o te momenty sił, moment siły, ponieważ kąt między N1' i R jest prosty i tak samo między R i N2' jest też prosty, to moment siły się oblicza bardzo prosto, mnożąc promień razy siła. Oczywiście będziemy pomijać ten prim, już tam mówiłem dlaczego. Więc i przeważył, ponieważ
ciężarek, ta siła N1' ma większą wartość niż N2', to ten walec zacznie się obracać w tym kierunku, czyli moment siły N1' przeważył moment siły N2', więc tu będziemy odejmowali od momentu siły tej pierwszej moment siły drugiej, tak, że będzie R razy N1 minus R razy N2', pomijaliśmy z tego powodu co wyżej, już było omówione. No i teraz oczywiście miejsce do tego równania, znaczy możemy z tego równania obliczyć sobie to nasze N1, to jest przekształcony wzór, ten pierwszy, z tego obliczamy N2, to jest przekształcony, proste przekształcenie, miejsce Q1, Q2 wstawiamy M1G, M2G, to jest tu, przesunę, tak będzie może widoczne. O, wstawiamy M1G, M2G, przepraszam, to będzie M1G, M2G. I teraz to N1, N2 wstawiamy tu i tu. No, jeszcze wcześniej tu wstawiliśmy miejsce tego momentu I0, MR kwadrat przez 2. No trochę tu wcześniej uprościmy sobie, zanim wstawimy. Dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli no, czy ta dwójka pojawiła się, no R wyłączyliśmy przed nawias i ta dwójka z mianownika przechodzi wtedy do licznika, bo dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność i ta dwójka pojawia się wtedy w liczniku, tak? I zamiast epsylona, czy przyspieszenia kątowego, stawiliśmy A przez R do tej strony. No i moglibyśmy już tu wstawić to N1, N2, ale to nam troszkę by skomplikowało, piętrowe ułamki, w ogóle ułamki by pojawiły się, więc staramy się, żeby tych ułamków było jak najmniej, więc pomnożyliśmy przez, R kwadrat się skróci, bo pomnożymy, jak przez R pomnożymy obie strony, no to tu R zniknie, pojawi się tu R do kwadratu i R do kwadratu skróci się z tym R kwadrat. Czyli R się nam skróci. Albo może też inaczej, że to R skracamy z kwadratem i mnożymy obie strony przez R i wtedy te promienie, które tu jeszcze zostały w mianowniku, się też skrócą. Czyli już promieni tu nie będzie. Dwójka pojawia się w górze, ale tu ją podzieliliśmy potem przez 2, czyli ona się pojawi pod tym A i pomnożymy przez M i to M przechodzi tu z mianownika do licznika, będzie MA przez 2. I chcemy mieć osobno to N1 minus M2, bo widzimy, że te wzory, tam jest troszkę tych wyrazów tu jest, więc żeby nam to nie komplikowało. I teraz w miejsce N1 i N2 wstawiamy teraz te wyrażenia. Tu jest to pierwsze, to pierwsze dwa to są tu. I minus to drugie, tu będzie minus, a tu będzie też minus, tak? Więc minus to pierwszy wyraz i minus drugi wyraz. No i teraz my mamy liczyć przyspieszenie, więc widzimy, że aż trzy wyrazy zawierają to nasze A, to jest pierwszy wyraz, drugi i trzeci. No to musimy te wszystkie wyrazy mieć po jednej stronie. No, widzimy, że najlepiej oczywiście na lewą stronę, ponieważ one będą wszystkie z plusem. Tak byśmy musieli później przez minus 1 mnożyć, więc przenosimy wszystkie wyrazy zawierające przyspieszenie na stronę lewą. Tu przenieśliśmy. Wyłączamy to A przed nawias. Tu jeszcze można było wyłączyć G z tych dwóch wyrazów po prawej stronie. I dzielimy przez cały ten nawias. No i otrzymujemy wzór na przyspieszenie. Tu widzimy, że w liczniku tak naprawdę byśmy wymnożyli przez to G, to byłoby ciężar pierwszego ciężarka minus ciężar drugiego ciężarka. A na dole jest suma mas tych ciężarków i połowa masy tego bloczka. Tak? I to jest ta pierwsza część zadania. A teraz druga część zadania, to było wyrażenie, znaczy skorzystaliśmy, chcąc obliczyć prędkość końcową, wykorzystaliśmy z zasady zachowania energii mechanicznej, ale tu wygodniej nam było, zamiast, można by napisać, znaczy porównać energię mechaniczną początkową z końcową,
czy byśmy nazwali, że energia mechaniczna początkowa, ale właśnie energii mechanicznej końcowej, to jest to dokładnie to samo, co stwierdzenie, że zmiana energii mechanicznej jest równa zero. Ale czasami jest wygodniej rozpisać właśnie wzór taki w tej formie, a czasami właśnie jest lepiej porównywać z energią mechaniczną początkową z końcową. Dlaczego akurat w tym przypadku wolałem właśnie w tej formie zapisywać po lewej stronie zmianę energii mechanicznej? A ponieważ gdybyśmy porównywali energię mechaniczną początkową z końcową, to w przypadku energii potencjalnej trzeba by wybrać gdzieś poziom zerowy. No bo żeby określić energię potencjalną, no to trzeba wiedzieć, gdzie jest poziom zerowy. I tu tam malutkie problemy były z tym. Znaczy niewielkie, ale ktoś tam nie jest w miarę sprawny, jeżeli chodzi o fizykę, to może mieć z tym pewne problemy. A w przypadku rozpisywania zmiany energii mechanicznej, to gdzie poziom zerowy jest, nie ma żadnego znaczenia. Dlatego tam, gdzie właśnie zapisujemy te energie potencjalne, to przy tych bloczkach, to tak informuję, że lepiej jest rozpisać właśnie w tej formie zasad zachowania energii mechanicznej. I wtedy po lewej stronie zapisujemy wszelkie zmiany energii kinetycznych i potencjalnych. Więc energia kinetyczna, zmiana energii kinetycznej pierwszego ciężarka, zmiana energii kinetycznej drugiego ciężarka, zmiana energii kinetycznej ruchu obrotowego tego bloczka i potem plus zmiana energii potencjalnej pierwszego ciężarka i zmiana energii potencjalnej drugiego ciężarka. Jeżeli te zmiany są dodatnie, jeżeli rośnie jakaś tam energia, to ta zmiana jest dodatnia. Jak maleje jakaś energia, to ta zmiana jest ujemna. No i teraz tak, zmiana energii kinetycznej pierwszego ciężarka, no to miała on prędkość 0, więc energia kinetyczna była równa 0, a na końcu ma prędkość tą V. Już bez indeksu ją oznaczamy, ponieważ nie ma tej początkowej, więc tą końcową bez indeksu oznaczamy jako V. No to końcowa jego energia kinetyczna to jest M1 V kwadrat przez 2. No to co się stało z jego energią kinetyczną? Zwiększyła się. O ile? O tyle, ile miał na końcu. Czyli i podobnie jest z energią kinetyczną tego drugiego ciężarka. Na początku była równa 0, bo prędkość była równa 0, na końcu prędkość jest równa V, więc uzyskał energię kinetyczną M2 V kwadrat przez 2. Co się stało z tą energią kinetyczną? Zwiększyła się o tyle, ile miał na końcu, czyli M2 V kwadrat przez 2. Czyli zmiana energii kinetycznej, no tu już przechodzimy do tego zapisu, czy zmiana energii kinetycznej pierwszego ciała to będzie M1 V kwadrat przez 2, to pierwszego ciężarka. Zmiana energii kinetycznej drugiego ciężarka to będzie M2 V kwadrat przez 2. To samo V, ponieważ połączone są te ciężarki nierozciągliwą nitką, więc poruszają się w danym momencie z daną taką samą prędkością. No i teraz co się stało z energią kinetyczną tego naszego bloczka? Energią kinetyczną ruchu obrotowego, no się zwiększyła. Wcześniej była równa 0, bo się nie obracał, a na końcu ma pewną prędkość kątową ruchu obrotowego, więc się obraca. Więc wzór na energię kinetyczną ruchu obrotowego to jest i omega kwadrat przez 2. Gdzie ja tu mam teraz? Już mi te kartki się mieszają. Tu jest. O. Czyli na początku miał ten bloczek energię kinetyczną ruchu obrotowego równą 0, na końcu ma energię kinetyczną ruchu obrotowego i 0 omega kwadrat i 0 omega kwadrat przez 2. I z plusem piszemy, bo się zwiększyła dokładnie o tyle, ile ma na końcu. Miał 0, na końcu ma taką, więc się zwiększyła dokładnie, więc jest plus, bo się zwiększyła o tą wartość. No i właśnie, teraz jeżeli chodzi o energię potencjalną, właśnie po to wybieraliśmy tą formę zapisu energii, znaczy zasad zachowania energii mechanicznej, aby nie było problemu z poziomem zerowym. Po prostu wysokość pierwszych klocek obniży się o H, więc jak im zmniejsza się wartość w tej współrzędnej wysokości, więc się zmniejsza energia potencjalna, o ile no, MGH, w tym przypadku M1GH zmniejsza się, bo do dołu się porusza ciężarek, czy H się zmniejsza, czyli jest, ponieważ się zmniejsza, jest tu znak minus, bo ujemna jest zmiana. Jak od końcowej odejmiemy początkową, a to końcowa jest mniejsza od początkowej, to będzie to ujemna wartość.
A teraz drugi klocek też się przesunął o H, ale do góry, czyli współrzędna H się zwiększyła i energia potencjalna zwiększyła się o MGH, dokładnie mówiąc M2GH plus, ponieważ się zwiększyła, ponieważ to współrzędna H się zwiększała, o ile się zwiększyła? O właśnie to H. I właściwie, jak już mamy to równanie, to już prawie jest to koniec, ponieważ my tą prędkość, szukamy prędkość liniową, końcową prędkość liniową, czyli to V, i ta prędkość kątowa jest powiązana z tą prędkością liniową, ponieważ prędkość liniowa punktów na obwodzie tego walca jest taka sama jak wartość prędkości tej liniowej tego ciężarka lub tego ciężarka. Jeżeli ta linka się oczywiście nie ślizga po tym walcu, a tak założyliśmy. I wtedy ten związek między, bo to co tu zapisałem, to jest związek dla ruchu po okręgu. Prędkość liniowa to jest prędkość kątowa razy promień. Ale ta prędkość liniowa w ruchu po okręgu, tych punktów na obwodzie naszego walca, jest taka sama jak prędkość tego ciężarka, więc oznaczamy tą prędkość też V, tak jak i prędkość tą liniową, bo gdyby ta prędkość była inna, na przykład gdyby się ślizgała linka po naszym walcu, to wtedy ta prędkość nie byłaby taka sama, ale się nie ślizga, więc prędkość punktów na obwodzie, ta liniowa punktów na obwodzie naszego walca jest równa prędkości liniowej tych ciężarków co do wartości. W takim razie przekształcamy ten wzór, żeby pozbyć się tej naszej omegi, czy prędkości kątowej. Omega to będzie V przez R. Wstawiamy w miejsce omegi, tu trzeba do kwadratu podnieść V przez R, czy będzie V kwadrat przez R kwadrat. W miejsce I0 wstawiamy moment bezwładności jednorodnego walca, czy MR kwadrat przez R. Trzeba pamiętać, że to jest duże M, bo tak oznaczyliśmy masę tego naszego walca. No i cała reszta, tylko to jest technika przekształcania, trzeba być uważnym. Wszystkie wyrażenia, które zawierają to nasze V, które szukamy, czy prędkość tą końcową tych ciężarków, zostawiam po lewej stronie, wszystko inne po prawej, czyli te dwa wyrażenia przenosimy na prawą stronę, tam da się wyłączyć GH. GH, no tu co się poskraca, zobaczymy, R kwadrat się skróci, tu dzielenie przez 2, to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 1 razy 1 druga, czyli ta dwójka dojdzie to do mianownika, będzie wtedy w tym miejscu czwórka, ale my zanim to zrobimy, właśnie można by tak zrobić, ale też czasami uczniowie robią inaczej, że bojąc się mianowników, ja właśnie tu już też zrobię to samo, chociaż nie boję się mianowników, ale żeby Wam uprościć życie, to z tymi dwójkami rozwiązałem problem, mnożąc sobie strony przez dwa, wtedy już tych dwójek to nie będzie w mianowniku, ale tu się dwójka pojawi po tej stronie, przed tym nawiasem, tak? No i po skróceniu R kwadrat zostanie tu MV kwadrat przez 2 i V kwadrat wyłączymy z tych wszystkich trzech wyrażeń, to zostanie nam w nawiasie M1, już bo tej dwójki nie ma, tu z tego zostanie M2, bo dwójka już tam jest, pojawiła się w tym, na górze i też tu będzie MV kwadrat przez 2 i też MV kwadrat wyłączamy, zostanie M przez 2 w nawiasie. No i samo V to obliczamy, czyli dzielimy przez ten nawias. Ten nawias tu się pod spodem pojawia, czyli to pod spodem i jest do kwadratu, więc bierzemy pierwiastek. I jeszcze jak dobrze jest sprawdzić, czy ten wzór nie jest poprawny, i gdybyście cofnęli się tam do ruchu jednostajnie przyspieszonego, bez prędkości początkowej, takich zadań kilka zrobiliśmy, to wzór na prędkość końcową to jest pierwiastek z 2AS. Czyli pierwiastek z 2AS. Jakbyście poszukali właśnie w zeszycie, to już wielokrotnie. Nawet było to przy równi, kiedy było takie powtórzenie z równi pochyłej,
to tam też nawet ten drugi segment, taki obliczanie prędkości końcowej ze wzorów dla opisujących ruch jednostajnie przyspieszony lub jednostajnie opóźniony, to tam też to było, więc tam ten wzór V równa się pierwiastek z 2AS też jest. I teraz spójrzmy. A to jest to. I spróbujmy odnaleźć teraz to A, ten wzór, tu w tym wzorze. Powinien być wzór na prędkość końcową pierwiastek z 2AS. I spójrzmy, że 2 jest, to H to jest droga przebyta, czyli to jest nasze S, a ta reszta, czyli ten M1 minus M2 razy G przez ten mianownik, to jest nic innego, tylko dokładnie to. Czyli mamy tak naprawdę właśnie pierwiastek z 2, to bez tego H to jest nasze A, a to nasze H to jest droga przebyta, czyli jest S. Więc jakby potwierdzenie, że zarówno ten wzór jest poprawny, jak i ten wzór. Czyli w obu wzorach no, trudno się aż tak pomylić, żeby w dwóch wzorach były te same tu dość skomplikowane, niewyglądające wyrazy. No to jest ta pierwsza część lekcji i nie wiem, czy to dzisiaj będzie jeszcze ta druga, czy jeszcze doślę. Jutro to zobaczymy, ale no pewnie jeszcze dzisiaj. Także jeszcze się nie żegnę, bo prawdopodobnie jeszcze będzie dalsza część. Więc proszę przejrzeć teraz to własne rozwiązanie i jeżeli jest takie, jak teraz tu pokazałem, to może zostać, ale jeżeli uważacie, że jest tu w lepszej formie to podane, to proszę do zeszytu przenieść, tak żeby to było, no, żeby wszystko, co trzeba było w zeszycie i w formie, która też jest jakoś tam wartościowa. Więc na razie dziękuję, ale to pewnie nie jest koniec jeszcze. No i teraz jeszcze dalszy ciąg tej ostatniej lekcji. Niby temat zapisany, ale właściwie ten temat to jest kontynuacja poprzedniego tematu, czyli ruch obrotowy, rozwiązywanie zadań. Jeszcze jedno zadanie zrobimy. Właściwie to zaczniemy i będziecie mieli jeden dzień na przemyślenie, popróbowanie. Kto wie, czy z tego być może będzie jakaś tam praca pisemna, a może nie będzie, ale lepiej być przygotowanym. Wszystko jest to możliwe. No i więc czytam te zadania. Znaczy to zadanie, ono jest w tym waszym zbiorze. O, pokażę nawet to. O. W pierwszej części. Tam w zadaniach maturalnych jest to. Jak ktoś poszuka, to znajdzie, ale również to zadanie jest w zbiorze dla uczniów po klasy matematyczno-fizycznych po gimnazjum, także widocznie autorzy uznali, że jest to ważne, a właśnie jest to ważne zadanie, ponieważ praktycznie gdyby ktoś nawet mając już pewną sprawność, jeżeli chodzi o te poprzednie zadania z ruchu obrotowego, jakby nie zwrócił na pewne rzeczy uwagi, to po prostu popełniłby poważny błąd. Znaczy dobrze jest raz takie zadanie zrobić, żeby być wyczulonym na coś, co tu się właśnie pojawi. Także mówię, mając nawet wiedzę z ruchu obrotowego, potrafiąc rozwiązywać te zadania, które wcześniej były na naszych lekcjach, to jak się pierwszy raz przez to zadanie nie przejdzie, to najczęściej popełnia się tu poważny błąd. Więc lepiej, żebyśmy uniknęli tego błędu w przyszłości, to właśnie to zadanie robimy. No i teraz czytam treść. Na jednorodny walec, to jest ten walec nasz, o masie M duże, nawinięto nić i po przerzuceniu jej przez nieważki bloczek obciążono ciężarkiem o masie M małe. Pod wpływem ciężarka walec toczył się bez poślizgu. Oblicz przyspieszenie ciężarka oraz pracę, jaką wykona siła grawitacji działająca na ciężarek w czasie, gdy walec wykona dwa pełne obroty. No i jeszcze jest podany promień walca. Promień walca równy jest R duże. No i rysunek potrzebujemy. No jeszcze raz tą treść.
Znaczy ten rysunek to jakby wszystko nam wyjaśni. Tak, to też macie. A teraz przejdziemy do zadania. Więc tak, mamy ten nasz walec. Na niego jest nawinięta linka. I ta linka wychodzi tu w górę. Przerzucona jest przez ten nieważki bloczek. I na końcu tej linki zawieszamy ciężarek o masie M małej. Masa tego walca jednorodnego jest M duża. No i pytamy się, jest informacja, że ten walec, no oczywiście ta siła będzie powodowała obrót tego walca i jest powiedziane w treści zadania, że ten walec będzie toczył się bez poślizgu. Czyli ten punkt, który dotyka w danym momencie do podłoża, ten punkt walca, który dotyka do podłoża, w danym momencie ma prędkość względem podłoża równą 0. To wtedy nie ma poślizgu. No i gdzie tu się kryje jakiś problem? No to zgodnie z naszym schematem postępowania musimy napisać równania opisujące zachowanie tych dwóch ciał, czyli drugą zasadę dynamiki dla ruchu postępowego, zarówno dla tego ciężarka, to będzie to FW1 równa się M, no myślę, że M1 równa się to M, czyli będzie M razy A1, gdzie A1 jest przyspieszeniem tego ciężarka. Potem również druga zasada dynamiki dla ruchu postępowego tego walca, bo środek masy tego naszego walca będzie się przemieszczał, więc ruch postępowy tu również jest. Będzie FW2 równa się masa tego walca, czyli M duże razy przyspieszenie środka masy, A2 oznaczmy na razie. Potem druga, jeszcze nasz walec będzie coraz szybciej się obracał, więc jeszcze druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego i widzimy, że względem osi przechodzącej przez środek masy tego walca, prostopadłej do tu kartki, tak, to siły, znaczy niezerowy moment mają siły N2 i siła tarcia. I obie te siły starają się obrócić walec w tym samym kierunku, czyli te momenty sumujemy. Wartości momentów tych dwóch sił, momentów sił tych dwóch dodajemy. Czyli w tej drugiej zasadzie dynamiki dla ruchu obrotowego to będzie suma momentu tej siły, to jest niewyraźnie, to jest MN2. Tak już poprawiłem M z indeksem N2. Czyli moment tej siły N2 plus moment siły tarcia, moment tej siły. No i jeszcze związek, ponieważ ten nasz walec obraca się bez, toczy się bez poślizgu, to wtedy przyspieszenie tego środka masy i przyspieszenie punktów na obwodzie tego walca w ruchu obrotowym względem osi przechodzącej przez środek masy, te przyspieszenia są sobie równe. Czyli w takim razie dochodzi tu jeszcze to równanie, że przyspieszenie kątowe to jest A2 przez R, gdzie A2 to jest to A2, to jest przyspieszenie tego środka masy. I jak jeżeli właśnie już powiedziałem, że jeżeli nie ma poślizgu, to przyspieszenie tego środka masy co do wartości jest równe przyspieszeniu punktów na obwodzie tego walca w ruchu obrotowym wokół tego środka, osi przechodzącej przez środek masy. No i jest pytanie właśnie, gdzie tu się kryje błąd? No, błąd się kryje właśnie tu. Ewentualnie, nie wiadomo, czy go popełnicie, pewnie teraz nie przy moich wyjaśnieniach. Zwykle, gdy za pierwszym razem uczniowie to rozwiązują, to po prostu tu nie piszą indeksu, tu nie piszą indeksu, znaczy tu nie piszą indeksu, tu nie piszą indeksu i tu się pojawia M razy A i M razy A, to M duże razy A, M małe razy A. I dalej rozwiązują, potem są zdziwieni, że w odpowiedzi nasza odpowiedź nie jest zgodna z ich rozwiązaniem. No i teraz właśnie pomyślmy, na czym polega problem. Więc co wiemy na pewno? Ta linka jest nierozciągliwa. Może najpierw siły narysujmy. Zaczynamy najlepiej rysować te wszystkie siły od siły, która decyduje o zachowaniu całego układu, więc tą siłą jest ciężar tego pierwszego ciężarka. Znaczy jeden z tego ciężarka.
czy siła Q1. Pod wpływem tej siły ciężarek próbuje rozpędzić się, czy poruszać się ruchem przyspieszonym do dołu, ciągnie za sobą poprzez linkę ten walec, czy działa siłą N2 na ten punkt walca. Jeżeli A działa na B, to B działa na A siłą różniącą się tylko zwrotem, znaczy ten bloczek zmienił tylko kierunki tych dwóch sił, ale nadal tu trzecia zasada dynamiki obowiązuje, czyli wartość tej siły jest równa wartości tej siły, czy N1 co do wartości jest równa N2. Co tu później zapisaliśmy, ponieważ żeby nie mnożyć znaczy zbędnych niewiadomych, to zamiast N1 i N2 i zamiast ich wartości będziemy pisali po prostu później N. Później N. No i jest właśnie, szczególnie jak to zapisz, ktoś zapisze, co wydaje się być oczywiste, to jest taka pokusa, żeby również zapisać, tak jak często pisaliśmy, A1 równa się A2 równa się A. No tak, tak często było, ale tu niestety nie będzie. Więc ponieważ jednak ten ciężarek przyspiesza, porusza się do dołu i przyspiesza, to przyspieszenie jest zgodne w ruchu przyspieszonym, prostoliniowym przyspieszonym, przyspieszenie jest zgodne z prędkością, więc też jest do dołu skierowane, a tak samo jak przyspieszenie skierowana jest siła wypadkowa, czyli z tych dwóch sił musi przeważyć siła Q1, ponieważ wypadkowa siła musi być skierowana zgodnie z A1, czyli ta siła dłuższa od tej, ta tak samo długa jak ta. No i teraz tak, działają jeszcze na ten nasz walec dwie siły, ciężar Q2, ciężar tego walca i ta siła jest równoważona przez siłę reakcji podłoża FR2. Znaczy ta siła reakcji jest przyłożona w tym miejscu, ale my ją, jej skutek działania w tym miejscu do góry jest taki sam, jakbyśmy ją przyłożyli do środka masy. Więc dla wygody własnej tą siłę FR2, jej początek, czy punkt przyłożenia przenieśliśmy z tego punktu walca, który dotyka do podłoża, do środka masy, żeby było widać, że te siły się równoważą. No i jeżeli podłoże działa tą siłą na ten walec, to walec działa siłą nacisku o tej samej wartości na przeciwnie skierowaną na podłoże, to FN2. Znaczy mógłbym nie używać tu tych indeksów 2,2, bo tylko jest jedna siła FR i jedna siła FN, ale żeby te siły dotyczące działające na ten walec były z indeksami 2, no oprócz siły tacie, to też mógłbym te dwa, ale już nie, tego, dla uproszczenia życia sobie już tej dwójki to nie pisałem, że większość sił, które działa na ten walec, oznaczyłem z indeksem 2. No i musimy zapisać właśnie, tak jak wcześniej, drugą zasadę dynamiki dla tego ciężarka, to jest ta pierwsza, druga dla ruchu postępowego, tak? Druga zasada dynamiki dla ruchu postępowego dla tego walca, to jest to drugie, FW2 równa się M razy A2, gdzie M to jest masa tego, to nie jest moment siły, to jest masa tego naszego walca. No właśnie, teraz jeszcze tu siłę tarcia narysowałem. No, nasz środek masy tego walca porusza się w tym kierunku i przyspiesza. To w ruchu prostoliniowym przyspieszonym przyspieszenie jest, wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, czyli prędkość jest w prawą stronę, to i przyspieszenie w prawą, a więc również wypadkowa siła działająca na ten nasz walec też musi być skierowana zgodnie z przyspieszeniem, ponieważ w kierunku poziomym działają tylko te dwie siły, N2 i T, no to musi przeważyć siła N2 nad siłą T, żeby wypadkowa siła była zgodna z przyspieszeniem, czyli N2 jest dłuższe od T, albo odwrotnie, bo już N2 było wcześniej, to T jest krótsze, wektor T jest krótszy od N2. No i siły mamy narysowane. I musimy napisać teraz jeszcze dodatkowo drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego, więc to przyspieszenie kątowe, to będzie oś, jest ruch postępowy, mamy, traktujemy ruch tego walca jako ruch postępowy środka masy z tym przyspieszeniem i ruch obrotowy względem osi
przechodzące przez środek własny, tak jak długopis tu jest umieszczony. I teraz widzimy, że względem tej osi niezerowy moment wywiera siła N2 i siła T. Obie te siły próbują obracać ten walec w tym samym kierunku, dlatego momenty, wartości momentów tych dwóch sił tu w tej po prawej stronie drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego dodajemy do siebie, bo oba te momenty tych sił powodują obrót w tym samym kierunku. Czyli to będzie moment siły N2 i tu jest moment siły tarcia. Dzielimy przez moment bezwładności tego walca, ponieważ nasza oś obrotu przechodzi przez środek masy, to dodajemy indeks I0. No i to I0, to dopiszmy jeszcze to I0. I0 to jest równe M kwadrat przez 2, bo tak jest dla jednorodnego walca. To trzeba być uważnym, jaką masę wstawiamy. Tu czasami są tu inne oznaczenia w innych zadaniach, więc u nas to masa tego walca to jest M duże, więc tu musi być M duże. No i teraz właśnie, ponieważ nasz walec porusza się, znaczy toczy się bez poślizgu, to przyspieszenie to liniowe, jakbyśmy powiedzieli, środka masy jest takie samo jak przyspieszenie punktów na obwodzie tego koła w ruchu obrotowym względem tej osi. Czyli to i związek między przyspieszeniem kątowym i przyspieszeniem tym liniowym, tym zwykłym, jest właśnie epsilon, to jest A przez R. Ale tu musimy wstawić to przyspieszenie tego środka masy. U nas to jest A2. No i teraz właściwie co? W miejsce FW1 trzeba wstawić wartość siły wypadkowej, która działa na to, ten nasz ciężarek. No to te dwie siły działają, przeważyła siła Q1, no więc odejmujemy od wartości tej większej, wartość tej mniejszej. I tu wstawiamy. Zamiast N1 piszemy N po prostu. W miejsce FW2 wstawiamy sumę wektorową, wartość sumy wektorowej tych czterech sił. Raz, dwa, trzy, cztery. No te się równoważą, to dodajemy te dwie. Ta przeważyła tą, więc od tej wartości tej siły odejmujemy wartość tej siły. No to wydaje się proste. Moment siły N2. No to jest to, ta siła N2 jest do promienia prostopadła, promienia, który łączy punkt przełożenia siły z osią obrotu, jest prostopadła, więc wystarczy ten promień R pomnożyć przez tą siłę. I tak samo przy sile tarcia. Promień łączący oś obrotu z punktem przełożenia tej siły jest prostopadły do tej siły, więc moment tej siły to wystarczy obliczyć mnożąc R razy ta siła. I tu wstawimy. Miejsce I0 to wstawimy. No i właśnie, ale problem leży tu. A1, A2. Właśnie no jest pytanie, czy A1 jest równe A2? I na tym chwilowo kończy się moje zadanie. Więc proszę przemyśleć, no ale sugeruję, że tu jest jakiś problem. Tak? I wtedy, bo my szukamy tego przyspieszenia A1. I czy ono jest równe przyspieszeniu środka masy tego walca, bo u nas, pamiętajcie, że w drugiej zasadzie dynamiki dla ruchu postępowego tego walca to A to jest nie przyspieszenie tego punktu, nie tego punktu, ale tego punktu, środka masy. I to jest do przemyślenia. I być może na pewno tym zadaniem się zajmiemy na następnych zajęciach, a w jakiej formie to jeszcze przemyślę, ale lepiej, żebyście nie zmarnowali czasu i spróbowali to rozwiązać. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś chciałby potwierdzić, czy poprawnie to zrobił, to w tym waszym zbiorze to zadanie jest, może z innymi oznaczeniami, i jest odpowiedź, znaczy nie ma tam rozwiązania w odpowiedzi, tylko są wyniki podane ze wzorami końcowymi. Więc możecie porównać, dowiedzieć się, czy rozwiązywaliście poprawnie. To na razie tyle z mojej strony, więc do zobaczenia, do usłyszenia.